W wyborach do Europejskiego Parlamentu mieszkańcy Suwałk dali Prawu i Sprawiedliwości ponad 9-procentową przewagę nad Koalicją Europejską. Ale w powiecie suwalskim przewaga PiS nad Zjednoczoną Opozycją zgromadzoną wokół Platformy Obywatelskiej wyniosła niemal 37 punktów procentowych. Prawdziwy pogrom zgotowali opozycji mieszkańcy gminy Przerośl. Tam przewaga PiS nad Koalicją Europejską wyniosła ponad 52%, ale w skali województwa to jeszcze nie rekord. Ten należy do powiatu wysokomazowieckiego, w którym różnica na korzyść Prawa i Sprawiedliwości przekroczyła 60 punktów procentowych. W stolicy województwa podlaskiego, Białymstoku, wygraną odnotowała Koalicja Europejska, a o zwycięstwie zdecydowało 7 głosów. Z pewnością mandat europosła trafi do Krzysztofa Jurgiela i Karola Karskiego. Jeden pójdzie w ręce Koalicji Europejskiej. Otrzyma go Tomasz Frankowski. Warte dziennikarskiego odnotowania są również dwa pozostałe rekordy tych wyborów. Pierwszy, indywidualny. Ponad 500 000 osób oddało swój głos na kandydaturę Beaty Szydło, która daleko w tyle zostawiła Jerzego Buzka, który uzyskał około 100 000 głosów mniej. Jednakże największymi bohaterami tegorocznych wyborów do Europarlamentu są wyborcy. Do urn poszło ponad 45% uprawnionych do głosowania. Rekordowo dużo wyborców skorzystało z prawa do głosowania w okręgu warszawskim, ponad 60%. Na szarym końcu okręg numer 3, czyli województwo podlaskie i znaczna część warmińsko-mazurskiego. Tu frekwencja wyniosła poniżej 40% według danych na moment zamknięcia dzisiejszego wydania.